Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, jeśli by to coś zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Niech słowa Ewangelii Świętej zgładzą nasze grzechy. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kochani siostry i bracia, od pewnego czasu, od wielu lat, zamiast we czwartek, to właśnie w siódmą niedzielę wielkanocną przeżywamy również tutaj w naszej ojczyźnie uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Czas płynie nieubłaganie. Minęło już 40 dni od tego radosnego Alleluja wyśpiewanego również tutaj w kaplicy Najświętszego Sakramentu, które wybrzmiało w paschalną noc i paschalny poranek. Dokonały się spotkania, które miały przywrócić radość i ugruntować wiarę uczniów. Przez tych 40 dni byliśmy świadkami tych spotkań Pana Jezusa z idącymi do Emaus, z apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, nad jeziorem Genezaret i wszędzie tam, gdzie Pan ich spotykał. Również Piotr usłyszał to potrójne pytanie o miłość. Czy Ty miłujesz mnie bardziej niż oni? I jak przystało na skałę, odpowiedział twierdząco. Skałę, na której miał być zbudowany i został zbudowany Chrystusowy Kościół. No i pora na to ostatnie spotkanie, ostatnie polecenie i rozesłanie uczniów. Idźcie na cały świat. Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto przyjmie ją, będzie zbawiony, a kto ją odrzuci, nie przyjmie, nie uwierzy, będzie potępiony. Wydaje się, że apostołowie do końca, tak po ludzku, nie pozbyli się tego czystego, ziemskiego rozumienia misji Pana Jezusa. Stąd też jeden z ewangelistów, opisując to wydarzenie, przytacza je również jak gdyby ostatnie pytanie. Panie, a co się stanie z Królestwem Izraela? I można by powiedzieć, Pan Jezus sobie, a oni sobie. Pan Jezus o niebie, a oni o chlebie. Stąd też twarde słowa Pana. Nie wasza to rzecz. Myślę, że niejednemu z nas tutaj obecnych, nie w tej kaplicy, ale uczestniczących również w tej dzisiejszej Eucharystii, nas obecnych, nas żyjących w XXI wieku, ta Jezusowa reprymenda ze strony Pana bardzo by się przydała, bo też często i my próbujemy pytać, a może nawet
częściej stawiać Bogu zarzuty, że coś nie idzie po naszej myśli. Jakże często słyszymy: księże biskupie, przestałem się modlić, bo modlitwa nic mi nie przynosi. Bóg mnie nie słucha. Nie ma Pana Boga. Mamy pretensje do świata, do ludzi, do okoliczności, a tak często najrzadziej te pretensje kierujemy w swoim kierunku. Jezus ukierunkowuje dzisiaj myślenie apostołów. Pokazuje im drogę. Mówi: wyślę wam parakleta, Ducha Świętego. On będzie waszym nauczycielem. On będzie tą sprawczą mocą. On będzie towarzyszył wam w dziele ewangelizacyjnym, w misji. A wy macie jedno zadanie. Macie iść i głosić. Macie być świadkami. Nie byle czego, ale świadkami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czym jest świadectwo w takim rozumieniu, siostry i bracia? Odpowiedź wydaje się być dość oczywista. Jest postawą, która ma przekonać nie Boga do tego, że ja wierzę w Niego, bo Pan Bóg o tym znakomicie wie, ale to świadectwo ma przekonać innych współbraci, siostry do prawdy, że Jezus Chrystus jest Panem, że jest uwielbionym, zmartwychwstałym Synem Bożym. I wydaje się, że apostołowie wywiązali się z tej misji w sposób znakomity. Szlak działalności niektórych spośród nich można pięknie odtworzyć: Jerozolima, Samaria, Antiochia, Rzym, to szlak Kefasa, świętego Piotra. Jerozolima, Samaria i Efes, tam gdzie pozostał przy Matce Jezusa, to szlak świętego Jana Apostoła. O innych apostołach nie mamy pełnej jak gdyby wiedzy, w jaki sposób i gdzie dotarli. Patron również naszej wspólnoty, święty Filip Apostoł, oddaje swoje życie w Azji Mniejszej, ewangelizując dzisiejszy fragment południowej części Turcji, w Hierapolis. Tam zostaje ukrzyżowany. Wypełnili dokładnie misyjny nakaz Jezusa. Gdy odchodzili z jednego miejsca na inne, zawsze wykonywali to, co Pan im polecił. Pozostawiali swoich następców. Tych, którzy podejmowali to samo dzieło ewangelizowania, głoszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. I w ten sposób nauka Jezusa rozpowszechniała się, rozprzestrzeniała się na cały ówczesny świat. Moi drodzy, żyjemy 21 wieków później, prawie 2000 lat od tego wydarzenia, bo w 2033 roku będziemy przeżywali rok święty, który będzie rokiem łaski, rokiem poświęconym właśnie temu wielkiemu wydarzeniu odkupienia rodzaju ludzkiego. I jako wspólnota ludzi wierzących jesteśmy owocem właśnie tej działalności apostołów, ale jednocześnie jesteśmy również sukcesorami, spadkobiercami tej działalności. Może nieco inaczej rozumiemy dzisiaj świadectwo. Dość często i dość modne jest dzisiaj, to widzimy w mediach społecznościowych, dawanie świadectwa albo powoływanie się na tych, którzy kiedyś takie świadectwa w swoim życiu złożyli. Ale najczęściej słyszymy świadectwo, u podłoża którego stoi wyznanie swoich grzechów, powiedzenie: jak bardzo upadłem, jak bardzo Jezus w tym moim upadku mnie odnalazł, podniósł i sprawił, że jest w tej chwili mi bardzo dobrze. Te świadectwa są również bardzo ważne i piękne i potrzebne. Pokazują bowiem Bożą moc. Tak jak dzisiaj zapisał w liście do Efezjan, w drugim dzisiejszym czytaniu święty Paweł: każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.
Moi drodzy, powoli kończąc to dzisiejsze rozważanie, przychodzi mi do głowy, że mnie brakuje w dzisiejszym świecie trochę innych świadectw. Takich, kiedy ktoś powie, żyłem, a przynajmniej starałem się być człowiekiem prawym, uczciwym, dobrym. Bardzo chciałem dochować wierności Bogu. Bardzo chciałem dochować wierności żonie, mężowi. I mimo różnych pokus i wielu okazji udało mi się. Wobec tego uwierz i ty, że da się w tym bardzo nowoczesnym świecie wytrwać w wierze i miłości, zanim będzie za późno. Trochę brakuje mi również świadectw takich właśnie bardzo nowoczesnych, Stasiu. Kiedy stanie ktoś młody i powie, mam znakomity komputer, używam go, korzystam z niego każdego dnia. Ale mimo tego, że jest to ogromne źródło wiedzy i różnych informacji, staram się nie uczestniczyć w całym tym hejcie, który niosą różnego rodzaju fora społecznościowe, atakujące i dotykające czasami do granic bólu i życia i śmierci innych ludzi. Bardzo brakuje tego świadectwa również, by ci, którzy otrzymują to narzędzie do ręki, umieli z niego skorzystać. Brakuje trochę również świadectw takich również młodych ludzi, którzy powiedzieliby, że na co dzień, będąc w szkole, na studiach, w pracy, spotykają się ze swoimi znajomymi, którzy są różnymi ludźmi, którzy piją, którzy palą, którzy czasami może ćpają również, czy jak to się inaczej odmienia. Jednak zawsze mam świadomość, jako ten, który o tym mówi, jako świadek, jako będący w takim towarzystwie, że ja jestem Chrystusowy, jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem wychowanym na określonych zasadach i mam dawać świadectwo. I mimo tego, że oni czynią to, co czynią, staram się pokazywać, że można żyć inaczej, że można żyć zgodnie z zasadami Ewangelii, że można się wspaniale bawić, że niekoniecznie trzeba się upijać, upalać czy ućpać po to, żeby się dobrze czuć, zanim będzie za późno. Moi drodzy, Pan Jezus odchodzi. Z pewnością to wydarzenie napełniło smutkiem serca apostołów. Nie będzie już Jezusa, który uzdrawia. Nie będzie Jezusa, który patrzył im w oczy z miłością. Nie będzie Pana, który rozmnożył chleb, który wskrzeszał umarłych, wyrzucał złe duchy. Aniołowie jak gdyby ponaglają apostołów, mówiąc, zabierajcie się do roboty, do pracy. Powiedział wam, idźcie i głoście. A ten obłok, który zakrył mistrza, jest tym samym znakiem Boga, obecności Boga, który wcześniej opiekował się narodem wybranym w jego wędrówce do ziemi obiecanej. Kochani, Jezus wrócił do Ojca, ale jednocześnie pozostał na zawsze wśród nas. Jest obecny w każdej świątyni, w każdej kaplicy, w postaci eucharystycznej. To nie jest symbol, to jest żywy, prawdziwy Bóg. Żywy, prawdziwy Jezus, którego żywotność i prawdziwość udowadniał wielokroć poprzez tak zwane cuda eucharystyczne, kiedy pokazywał się w postaci właśnie takiej, jak opisane zostały w cudach eucharystycznych. I kiedy kończymy to dzisiejsze rozważanie i przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, jak gdyby Jezus pyta ciebie i mnie, jaką zajmę postawę teraz, w XXI wieku? Czy będę tym siedzącym na kanapie, wyczekującym, czy raczej tym zapracowanym na własne zbawienie, tym idącym z entuzjazmem
człowiekiem, który dba o to, by Królestwo Chrystusa, by Kościół rozrastał się na cały świat. Bo przecież idźcie i głoście, dotyka każdej i każdego z nas. Tym całym światem. Dla wielu z nas są zaledwie cztery ściany własnego domu, mieszkania. Tym całym światem są często najbliżsi, z którymi żyjemy i pracujemy. Zatem wobec nich powinniśmy być również tymi świadkami, którzy będą głosić świętą Ewangelię. Nie tylko słowem, ale swoją miłością i swoim świadectwem swojego życia. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.